empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo, en tu dicha se oculta dolor. Vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión. Mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin alma. Tato, czekałem na ciebie. Nie podpisałeś czeków, które muszę dać ludziom, z którymi robię interesy. Chcę z tobą porozmawiać. O czym? Chodźmy do gabinetu. Chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Mam mało czasu, umówiłem się z ludźmi z teatru. Panie Leonardzie, dotarły dokumenty. Dziękuję. Daj mi chwilę, muszę to przejrzeć. W kwestii infrastruktury możesz być spokojny. Mariano się tym zajmie, doskonale wie, co trzeba kupić oraz zna ceny. Nie chcę go jako partnera. Słucham? Mówiłem ci, że Mariano to mój partner, gdy prosiłem cię o pieniądze. Nie wiem, czemu teraz to poruszasz. Znajdź sobie innego partnera, nie chcę go w biznesie ani w rodzinie. Jasne? Nie mamy o czym rozmawiać. Zostaw mnie w spokoju. Kiedy mi wybaczysz, że zachowałem się jak idiota? Idź do tej kobiety, a mnie zostaw w spokoju. Ona nie daje mi tyle szczęścia. Skończ te wymówki i zostaw mnie w spokoju. Na początku nie podobało mi się twoje nazwisko i cały protokół z nim związany. Ale dla kobiety takiej jak ty warto się poświęcić. Czy widzę uśmiech na twej twarzy? Widzisz tylko to, że bardzo mi przykro, ale już za późno. Diego, czekam na ciebie. Możesz podać mi klej i linijkę? Przepraszam. Masz. Dziękuję. Szkoda, że nie podobała ci się impreza. Była dla ciebie. Wróciłam na uniwersytet, co nie oznacza, że cofnęłam zegarek i znów będę mieć 20 lat. W ogóle nie powinnam była tam iść. Nadal jesteś młoda i nie musisz się już martwić o swoje dzieci i dom. Zabawa to nie grzech. Możesz podać mi dach? Tak, ale widzę pewien problem. Jeśli dach jest na 30 metrze i nie mamy belki nośnej, budynek się zawali. Tak. Nie zauważyliśmy tego. Wiesz, że jesteś bystra? Będziemy musieli zbudować to od nowa. Trudno. Wyobrażasz to sobie? Tournée po Ameryce Południowej? Diego i Mariano chcą stworzyć show, który pokażemy za granicą. Podróże i granie na całym świecie to moje marzenie. Jeśli Angel dostanie rolę, będzie idealnie. Diego i Mariano naprawdę stworzą wspaniały zespół i świetne sztuki. Czemu chcesz współpracować z Diego? Łączy nas tylko praca. Adolfo, uważasz, że Diego i Sandra są razem? Uważam, że powinnaś pozwolić mi spokojnie czytać. Wielkie projekty polityczne, które zmieniły świat. Od kiedy interesujesz się polityką? Od kiedy dwie gadające papugi postanowiły rozmawiać o podróżach i innych głupich sprawach i męczyć ludzi takich jak ja, którzy naprawdę są zainteresowani ważnymi rzeczami. Przepraszam. Idę poczytać gdzieś indziej. Adolfo dziwnie się ostatnio zachowuje. Dba o wszystko oprócz teatru. Ale zły humor. Luciano, musimy porozmawiać. Jestem zajęta. Tylko minutkę. Naprawdę, tylko chwilkę. Nie mam czasu ani ochoty z tobą rozmawiać. Luciano.
Nie mogę żyć bez ciebie. Jestem gotowy zakończyć związek z Paulą. Słyszałam to już wiele razy. Przysięgam, że tym razem jestem gotowy na wszystko. Wyjdziesz za mnie? Paloma nie jest złodziejem. Zapewniam cię, że to dobra kobieta. Nie broń jej, to straszne, co zrobiła Amauriemu, który tak bardzo ją kocha. A gdyby nas okradła? Mieszkała z nami, ufaliśmy jej. Jasne, że nie, bo Federico w porę się jej pozbył. Dobrze, Paulo, nie zrozumiemy osoby, która postąpiła niewłaściwie. Paloma popełniła błąd, ale to nie czyni jej od razu złodziejką. Ukradła oszczędności życia mężczyzny, który miał ją poślubić. Bardzo jej pomógł. Nie miała innego wyjścia. Chciała dostać się do tego miasta, znaleźć pracę, zacząć nowe życie. Na pewno odda te pieniądze. Wiem to, bo jestem jej matką i dobrze ją znam. Czasami chcemy czegoś tak bardzo, że mamy na tym punkcie obsesję. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by to zdobyć. Tak stało się z Palomą. Nic na to nie poradzę, że mi nie wierzysz. Może już nawet mi nie ufasz. Nie mów tak, bardzo ci ufam. Przeraża mnie, ile możesz wybaczyć swojej córce. Obiecaj mi, że twoja rodzina nie stanie się wspólnikami kłamstw Palomy. Obiecaj mi. Danielo, miło cię widzieć. Sława czeka na mnie. Do zobaczenia. Angel, muszę z tobą porozmawiać. Ja też, bo mam niespodziankę, ale musicie poczekać do wieczora. To bardzo ważne. Musimy porozmawiać teraz. Wierzę, że nie wierzę we wróżenie z kart. Nie chodzi o karty. Rozmawiałam z Nancy. Nancy. Skoro z nią rozmawiasz, powiedz jej, że jestem zajęty poważnymi sprawami. Nie wiem, kiedy wrócę. Musisz do niej pilnie zadzwonić. Nie chcę z nią rozmawiać. Niech o mnie zapomni. Zrób to, proszę. Nie możesz być jej posłańcem, tak jak to było w naszym mieście. Tu jest tak wiele pięknych kobiet, że nie myślę o Nancy. Cześć. Jest z tobą w ciąży. Co? Tak. Spodziewa się twojego dziecka. Kochasz swoje dzieci, ale to, co ona zrobiła, nie ma usprawiedliwienia. Powiedziałam jej, że nie zgadzam się z jej postępowaniem. Dopilnuję, by oddała dług, ale muszę też zrozumieć, że ona jest inna. Zupełnie się ode mnie różni. Oczywiście, że tak, bo nie jest dobrą osobą. Gdy będziesz matką, zrozumiesz, że kochamy nasze dzieci z ich wadami. Jeśli ktoś je krytykuje, to tak jakby ciebie obrażał. Nie czuj się tak, ale w imię tej miłości przestań ją usprawiedliwiać. Z całym szacunkiem, ale to ja decyduję, co robić z Palomą. Nie pozwolę ci jej oceniać i mówić o niej źle. Na tym skończymy rozmowę, bo mam dużo do zrobienia. Miałyśmy zjeść obiad. Tak, ale już nie jestem głodna. Możemy kupić dom z dużym ogrodem, by Juan Camilo mógł biegać. Możemy też kupić psa. Obiecuj dalej, bo w tym jesteś dobry. Co jeszcze będziemy mieli? Samochód, dom, gospodarstwo, stypendium? Luciano, kochanie, tym razem musisz mi uwierzyć. Wszystko to robię dla ciebie. Proszę, byś za mnie wyszła. Czego jeszcze chcesz? Już mnie nie kochasz? Nic nie czujesz, gdy mnie całujesz, gdy jestem blisko? Jeśli tak, powiedz mi to w oczy. Nie odbierzesz? To nic ważnego. Nic ważnego. Właśnie. Nie wierzę ci.
Nie wierzę w twe bajki. Nie będę przeszkodą na twojej drodze z Paulą. Nie mów tak. Moje małżeństwo nie działa. I wiesz czemu? Bo to ciebie kocham. Moje życie z nią nie istnieje. Nie powinno nigdy istnieć to, co było między nami. Kochanie, nie mów tak. Proszę, zacznijmy wszystko od początku. Kochanie, zadzwoń do mnie, to pilne. Cieszę się, że twoje małżeństwo nie działa, że twoje życie u jej boku nie istnieje. Cieszę się, że od dawna nie wierzę w twoje kłamstwa. Dlatego tak bardzo cię kocham, bo myślisz o wszystkim. Przyniosłam też gazetę, bo musisz zacząć szukać pracy. Dzięki. Kupiłam mleko, chleb, jajka, by zrobić pyszne śniadanie. Jajka mają być sadzone? Gotowane na twardo, do tego plaster wołowiny. Muszę się zobaczyć z moim synem. Chyba jest zakochany w tej aktorce. Jest nieśmiały, więc muszę mu pomóc, zachęcić go. Ana Milena San Juan udziela się politycznie i studiuje. Paloma? Jeszcze tego nie czytałam. Zachowam sobie to. Jesteś sławna. Wystarczyło zadzwonić do dziennikarki. Mówiłem ci, że jesteśmy jak dynamit. Mi nigdy tak nie pomogłeś. Nie, to Rafaela przesyła ci pozdrowienia. Pracuję w domu Anny Mileny San Juan. Wygrałem los na loterii. Wiem, gdzie szukać córki. Rafaela cię szuka. Zadzwonię później. Bardzo się cieszę. Informuj mnie o wszystkim. Niech wejdzie. Skąd ta mina? Mówiłem ci, że pracuje na naszą wymarzoną przyszłość. Nie lubię Palomy. Odkąd się pojawiła, są tylko problemy. Nie mów tak. Ta kobieta to dla nas dojna krowa. Wyciągnie nas z biedy. Idź na próbę. Porozmawiamy później. Diego Santander, miło cię widzieć. Przeszkadzam? Nie, rozwiązywałem problemy. W tym biznesie to chleb powszedni. Siadaj, coś do picia? Nie, dziękuję. Słyszałem, że chcesz robić ze mną interesy. Po to przyszedłem. Pytaj o wszystko, co chcesz. Mogę ci wyjaśnić, co to są sezony, dać kontakty do prasy i dobrych aktorów. Anibal, chcę robić z tobą interesy. Coś nie tak? Nie wiem, ty mi powiedz. To ty masz tajemnicę. Jeśli chcesz usłyszeć, że tu nie pracuję, to cię rozczaruję. Tak jak mówią koledzy pana Leonarda, jestem tu i zostaję. Co tu robisz? Wyjaśnij mi, czemu Diego i ja nie możemy być partnerami. Nie powiedział ci? Nie, rozmawiałem z nim przez telefon i chcę wyjaśnić to z tobą. Wiem, że jesteś świnią, facetem, który manipulował moją córką, by zbliżyć się do niej, ale popełniłeś błąd. Nie jesteś tu mile widziany. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Czemu moja córka nie wie, że byłeś w związku z Palomą? Mogę to wyjaśnić. Nie trzeba. To dla pieniędzy, możliwości, teatru. Mylisz się, na żadnej z tych rzeczy mi nie zależy. Myślałeś, że nas wszystkich wykiwasz. Nie zależy mi na twojej kasie. Wyjdź z mojego domu, cieszę się, że cię przejrzałem. Ostrzegam cię, byś nie zbliżał się do mojej córki i mojej rodziny. Prędzej czy później zobaczysz, że popełniasz błąd. Wynoś się. Co się stało? Słyszałam krzyki. Nie, wszystko w porządku. Nie martw się.
Ale piękny samochód, szkoda, że będziesz musiał go sprzedać. Mogę go od ciebie kupić. Palomo, czego ty tak naprawdę chcesz? Ostrzegałam cię, że jeśli ktoś ze mną zaczyna, przegrywa. Przepraszam, nie wiedziałem, że tu jesteście. To Fernando, kolega ze studiów. Leonardo, mój mąż. Dobrze wiem, kto to jest. Bardzo mi miło, naprawdę bardzo chciałem pana poznać. Mi również miło. Kończymy robić model, pana żona to wspaniała kobieta. Jest taka bystra i dobra w tym, co robi. Będzie wspaniałym architektem. Zdradziłeś mnie, więc ci odpłaciłam. Ja mówię prawdę, a ty wciąż kłamiesz. Pamiętaj, że oboje kłamaliśmy. Przez szczerość straciłeś Christinę, pracę i teatr. Jak długo twoje kłamstwo się nie wyda? Dopilnuję, by ludzie odkryli prawdę. A Leonardo Santander pożałował tego, co mi właśnie powiedział. Trochę za późno, bo Leonardo mi ufa i ciężko będzie go przekonać. W ogóle mnie nie znasz. Mariano, poczekaj. Jesteśmy tacy sami. Tylko ja nie umiem ukryć swoich ambicji. Leć bardzo wysoko. Im wyżej się wzniesiesz, tym większy będzie upadek. Zajdę bardzo daleko. Gdy będę na górze, wrócę po ciebie, bo ranienie cię sprawia mi ból. To wszystko boli bardziej niż szkoda wyrządzona przez ciebie. Palomo, ty sama siebie ranisz. Mariano. Mariano. Angel już jest? Jeszcze nie, ale musimy porozmawiać. Nie wchodź w biznes z Anibalem. Czemu? Nie tego chciałeś. Chciałeś zacząć od zera, ze swoją sceną i ludźmi. W tym partnerstwie nie będziesz rozwijał swoich projektów. Problem polega na tym, że nie mam swoich pieniędzy. Te od ojca też nie wystarczą, więc nie mam wyjścia. Właśnie, że masz. Musisz czekać i być cierpliwy. Nie wiem, o co chodzi z Mariano, ale to nie jest zły człowiek. Nie porzucaj marzeń o własnym biznesie, bo brakuje ci kilku dolarów. Bez wątpienia jesteś wspaniałą kobietą. Jesteś moją prawą ręką, głosem mego sumienia. Porozmawiaj z Nancy albo kup bilet i pojedź do niej. Nie wierzę, że jest w ciąży. Jak możesz tak mówić? Jest zrozpaczona, myśli. Jak powiedzieć to rodzicom? Czekasz, przyjedziesz, a ty mówisz, że ona kłamie? Znasz ją, powie wszystko, by mnie przy sobie zatrzymać. Nie zmyśla się takich rzeczy, jedź do niej i sam się przekonaj. Ona dokładnie tego chce, bym przyjechał, a wtedy mnie usidli. Nie dam się wciągnąć w jej grę. Nie bądź nieodpowiedzialny, zrobiła test i wyszedł pozytywny. Miałeś odwagę iść z nią do łóżka, miej odwagę spojrzeć jej w oczy. Jestem szczęśliwy w tym mieście i teraz rozumiem Palomę. Tu jest pełno możliwości, można spotkać dużo ludzi. Nie chcę stąd wyjeżdżać, a tym bardziej mieć dziecko z Nancy. Nigdy nie byłem z kobietą, która by się tak o mnie troszczyła. O to, co lubię, czego chcę, co jest dla mnie dobre. Po prostu wierzę w twoje projekty. Nie wątpię w to. Chciałem, byśmy pracowali z Mariano, ale to niemożliwe. Z czasem będziemy mieć budżet, by podejmować własne decyzje. Niestety, muszę przyjąć propozycję Anibala. Nauczę się od niego jak najwięcej, by kiedyś otworzyć własny teatr. Z tobą, u mojego boku. Zadzwoń, to nic cię nie kosztuje. Nie, Nancy musi o mnie zapomnieć, dlatego muszę zniknąć z jej życia. Będzie trudno zapomnieć, gdy ma się dziecko. Zapewniam cię, że tego dziecka nie ma, udowodnię ci, że to wymyśliła. Siostrzyczko, przestań być naiwna. Wejdziesz do teatru? Nie mogę, muszę pomóc przygotować dzisiejsze otwarcie. Na pewno będzie świetnie. Obiecaj mi przynajmniej, że przemyślisz naszą rozmowę.
przepraszam. Czy to zły moment? Nie, czekaliśmy na ciebie. Mogę iść na spacer. Nie, musimy porozmawiać. Propozycja jest aktualna, ale zaszła pewna zmiana. Mam nowego partnera w biznesie, ale nie powinien się sprzeciwiać. Musisz pamiętać, że nigdy wcześniej nie grałem. Ale jesteś utalentowany, prawda? Dokładnie. A to jest ważne w tym biznesie. Ja nigdy nie pracowałem w tej branży, czyli przede mną też stoi wyzwanie. Diego, możemy porozmawiać? Wyjdźmy na zewnątrz. To dla ciebie. Dziękuję. Próbowałem przekonać mojego ojca w każdy możliwy sposób, ale gdy się uprze, jest ciężko. Powiedział mi o tobie i Palomie. Ojciec już ci nie ufa. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko przez nią. Dzień dobry, poproszę dwa soki. Dziękuję. Musisz mi uwierzyć, że nie zależy mi ani na twojej kasie, ani Christiny, nikogo. Leonardo podejmuje złe decyzje. Wkrótce się przekona, że będzie go to słono kosztować. Fernando, miło cię u nas gościć. Mam nadzieję, że poznam całą waszą grupę. Na pewno, bo wszyscy chcą pana poznać. Wszyscy wiedzą, że będzie pan prezydentem. Dokładnie tak. Bez wątpienia jest z nami prezydent Kolumbii. Ta kobieta najbardziej w to wierzy. Szkoda, że moja żona i córka nie wierzą równie mocno. Wierzymy w ciebie, kochanie. Po prostu nie mówimy tego na głos, by ładnie wyglądać przed gośćmi. Ty jesteś kimś w rodzaju sekretarki Anny Mileny. To asystentka. Chyba masz dużo zajęć, bo Anna Milena... Tak, ta kobieta pracuje dzień i noc. To ktoś więcej niż asystentka, bardziej członek tej rodziny. Paloma zdobyła miłość naszej rodziny. Chwileczkę. Czy coś przeoczyłam? Czemu? Najpierw twoje krzyki, potem jakieś aluzje do matki. Przepraszam, Fernando, ale znam moją rodzinę. Nic się nie dzieje. Słyszałaś, wszystko jest w porządku, skoro tak mówicie. Gdzie jest Diego? Ma spotkanie z Anibalem. Po co? W sprawie teatru. Pytam, bo coś się dzieje, a ja nic nie wiem. Wiem, że Mariano miał być jego partnerem i nie znosił Anibala. Mariano już nie jest partnerem, bo mieliśmy zbyt mały budżet. Będziemy współpracować z Anibalem, bo on już ma teatr. Nie zamęczajmy gościa naszymi sprawami. Powiedzcie nam o modelu. To nic takiego. Model starego budynku z lat 60. Dobrze nam szło, ale pojawiły się problemy z belką nośną. Anna Milena je odkryła, jest mądra. Wszyscy wyszli z domu, a ja, staruszka, muszę się wszystkim zająć. Po co ten pośpiech? Przyniosłem banany warzywne i jukę. Wreszcie ktoś przyszedł, nie będzie pustki. Pomogę pani. Bardzo dobrze, bo sama nie dam rady. To nie jest moja restauracja. Nawet grosza z niej nie zobaczę. Miałaś zjeść obiad z sąsiadką? Nie jestem głodna. To dobrze. Może ta stara szmata nie będzie czuła się tak swobodnie. Mówiła złe rzeczy o Palomie. Ale mówiła prawdę, mimo że to boli. Na wycieczkę z panem? Moja żona na pewno nie pojedzie, bo jest zajęta studiami. Dlatego ty ze mną pojedziesz. Anna Milena będzie o tym wiedzieć, może się obudzi. Nie rozumiem, co pan zamierza. Widziałaś, co się wczoraj stało? Moja żona odzyskuje rozum, wraca do męża. Tak, racja. Robi się zazdrosna o ciebie i o to mi chodzi. Musi zobaczyć, że może mnie stracić. Wtedy wróci. Wierzy, że to ty jesteś zła. Bardzo mocno broniła Mariano. Chcę całą winę zrzucić na ciebie. Nie wiem, czy mogę jechać
Pana żona mnie znienawidzi. To jakiś problem? Mówiłaś, że jesteś lojalna wobec przyszłego prezydenta. W ramach tej lojalności moja żona miała zapomnieć o studiach i być ze mną w kampanii. Oczywiście. Ale musi mi pan coś obiecać. Zrobię wszystko, o co pan poprosi, ale mogą stać się różne rzeczy. Nieważne, co powie pana żona. Będzie pan zawsze mnie bronił i ufał mi. Będzie pan przy mnie, tak jak ja jestem przy panu. Dobrze, obiecuję. Więc pomogę panu, panie prezydencie. Zrobię wszystko, by żona do pana wróciła. O czym ważnym chciałaś ze mną porozmawiać? Paloma przyjechała tu, bo ukradła oszczędności życia Mauriego. Co? Mieli się pobrać, więc on dał jej wszystkie pieniądze, a Paloma bez wahania z nimi uciekła. Więc czemu Estrella tak mocno jej broni? Bo jest matką. Powiedziała mi, że miłość matki wszystko usprawiedliwia. Ale obiecała, że przypilnuje Palomy, by oddała wszystkie pieniądze. Ta biedna kobieta wygrała los na loterii. Jej mąż i córka to oszuści. Kochanie, myślisz, że powinniśmy pożyczyć jej pieniądze? Mam nadzieję, że nie czeka nas niespodzianka. Nie, Estrella jest święta. Widziałeś, jak zarządza pieniędzmi. Słyszałeś już, że raczej nie powstanie nowy teatr? Dlaczego? W sumie to nie znam szczegółów. Chyba chodzi o pieniądze albo partnera biznesowego. A ten pierścionek? Ten? Tak. Nie mów, że ten idiota ci go dał. Jaki idiota? Jak to jaki? Ten żonaty. Co się stało z twoją nienawiścią do mężczyzn? Zapomniałaś o niej, bo idiota dał ci pierścionek? Cześć, Federico. Cześć, wszystko gotowe? Tak, trzeba tylko włożyć dania do piekarnika. Chyba musimy się przygotować na przywitanie klientów. Chciałabym cię przeprosić za dziś rano. Nie ma za co, nie cofniemy czasu. Musimy skupić się na otwarciu. O czym wy mówicie? O niczym. Taka głupia wymiana zdań. Nie chciałam cię obrazić. Powiedziałam to, bo mi na tobie zależy. Nie martw się, wiem. Mariano, gdzie idziesz? Pogadać z twym szefem. Nie pozwolę mu zniszczyć całej mojej pracy. Musisz się uspokoić i pomyśleć o innym rozwiązaniu. Wiem, że potrzebujesz pieniędzy. Leonardo nie zainwestuje w teatr, ale możesz wziąć pożyczkę. Wierzę, że dzięki Palomie i Anibalowi problem nie dotyczy pieniędzy? Jestem nim ja, dlatego chcę go zapytać, co planują. Jesteś pewny? Znasz Anibala. Znam i dlatego chcę się z nim zderzyć. Mariano... Wiem, że nie poświęcam ci uwagi, ale pracuję na naszą przyszłość. To nie jest usprawiedliwienie. Gdy czegoś chcesz, znajdziesz czas. Dopinam wielomilionowy kontrakt. Będziemy mieli dużo kasy i czasu razem. Chyba jesteś szczęśliwy, bo dopiąłeś swego. Mówiłem ci i prosiłem, byś znów u mnie pracował, ale duma ci nie pozwoliła. Jedynie mnie upokorzyłeś, no i masz. Sytuacja się odwróciła. Teraz to ty musisz prosić mnie o przebaczenie. Myślisz, że otaczają cię głupcy. Dopilnuję, byś się przekonał, że tak nie jest. Będę dla ciebie kamieniem u nogi. Nie pozwolę ci bawić się tymi ludźmi. Mariano, o czym ty mówisz? Zostaw nas samych. Zamknij drzwi. Ładny sposób znaleźliście na zarobek. Lepiej dla ciebie, byś wrócił do teatru. Nie posłuchałeś mnie i przez swój honor znów nie masz pracy. Nie przyszedłem prosić o pracę. Martwi mnie, co możesz zrobić z pieniędzmi Leonarda. Nie wiedziałem, że jesteś taki troskliwy. Od kiedy dbasz o kieszeń innych? Słuchaj. Różnię się od ciebie, bo nie mam tyle dumy. Poproś o przebaczenie. To porozmawiam z partnerem i znów będziesz reżyserem. Bo muszę przyznać, że masz talent i dobrze pracujesz. Oczywiście jeśli Leonardo się zgodzi, bo musisz trzymać się z dala od jego córki i jej pieniędzy. Różnimy się, bo brakuje ci mojej godności. Zobaczymy, czy Diego nadal będzie dawał ci kasę, gdy dowie się, że jesteś oszustem. A pani Anna Milena?
musiała iść coś kupić. Restauracja u Estreli. Mogła powiedzieć, ja bym poszła, a wy moglibyście pracować. Nie było takiej potrzeby. I tak trzeba czekać, aż model wyschnie. Nie mamy nic do roboty. Potrzebowała coś kupić, coś załatwić, ale wkrótce wróci. Przepraszam. Dziękuję. Cześć, Danielo, to ja. Co się dzieje? Przyjdziesz na otwarcie? Prawdę mówiąc, nie dam rady. Ale przyjechała już elegancka kobieta luksusowym autem? Jeszcze nikt nie przyszedł. Otwieramy dopiero wieczorem. Chcecie prosić o przysługę. To bardzo ważne, byście nie mówili, że jesteście moją rodziną. Co? Wyjaśnię ci to później, ale powiedz to mamie. Jak ktoś o mnie zapyta, nie znacie mnie. Wyjaśnij mi, o co chodzi. W co się wplątałaś? O jakiej kobiecie mówisz? Ma na imię Anna Milena. Jest bardzo elegancka. Po wyglądzie widać, że ma dużo pieniędzy. Gdyby przyszła i o mnie pytała, powiedzcie, że mnie nie znacie i nic o mnie nie wiecie. Ja z nią porozmawiam. Paloma, kochanie, o co chodzi? Rozłączyła się. Pozdrowiła mnie chociaż? Rozłączyła się. Przyjdzie wieczorem? Co masz taką minę? Dziękuję. Palomo, co słychać? Wszystko w porządku? Jestem Juanita Samper, reporterka, autorka artykułu, w którym pojawia się pani nazwisko. Tak, oczywiście. Jestem umówiona z panem Santanderem. Zastałam go? Tak, proszę wejść. Dziękuję. U pani wszystko w porządku? Doskonale. Naprawdę nie rozumiem. Diego miał opracowany projekt. Mariano był jego partnerem i nagle taka zmiana, tak bez powodu? Dlaczego? To przeze mnie? Skądże? Ale dla dobra rodziny powiem ci, że musisz przestać widywać się z Mariano. Nie chcę, by moje problemy z Mariano miały wpływ na wasze plany. To dwie różne sprawy. Nie trzeba ich łączyć. Lepiej by Diego prowadził biznes z Anibalem. To nie czas, by zaczynać od zera. Nie mamy ani doświadczenia, ani pieniędzy. Mogę ci całkowicie zaufać, że mówisz prawdę? Oczywiście, a także, gdy mówię ci, byś nie widywała się z Mariano. Ale to już mój problem. Jesteś moją córką, więc to też mój problem. Przepraszam. Panie Leonardo, przyszła Juanita Samper, mówi, że jest umówiona. Powiedz jej, że zaraz przyjdę, dobrze? Cristino, porozmawiamy później. Ale chcę, byś zachowała dystans z Mariano. Są ku temu powody. Pan Leonardo zaraz zejdzie. Proszę poczekać. Dziękuję. To ja powinnam pani podziękować za moment sławy w tym artykule. Chciałam też wstawić pani zdjęcie, ale mi nie pozwolono. Moje zdjęcie? Tak. Dziękuję, ale jestem nikim. Jak to nikim? Jest pani prawą ręką przyszłej pierwszej damy. Na pewno wymagało to wielu poświęceń. A teraz, gdy ona studiuje, mam dużo pracy, bo zajmuję się nie tylko jej kalendarzem, ale życiem osobistym. Doprawdy? Tak. Reporterzy i dziennikarze. Zamiast interesować się tym, co dzieje się wewnątrz domu, popatrzcie na zewnątrz. Nie rozumiem. Gdybym była reporterką, powiedziałabym wiele rzeczy, a wasza gazeta sprzedawałaby się jak świeże bułeczki. Ale jako asystentka nie mogę nic mówić. Dzień dobry, jestem gotowy, chodźmy. Bardzo dziękuję. Przepraszam. Powiedz mi, o co chodzi z Mariano. Cześć, witaj, Mariano. Jak się masz? Dobrze.
Co tu robisz? Musimy pogadać. Masz chwilę? Oczywiście, też muszę z tobą porozmawiać. Rozmawiam z żoną o wszystkim. Decyzje podejmujemy wspólnie. Dlatego ucieszyłem się, gdy powiedziała, że chce wrócić na studia. Od początku ją wspierałem. Jestem pewien, że nie tylko uzyska dyplom, ale będzie wspierać mnie w kampanii. Jest o wiele łatwiej, bo ma asystentkę. Zwłaszcza dla rodziny, bo jesteśmy ze sobą bardzo związani. Mocno się wspieramy. Musiało stać się coś dziwnego, bo ojciec wykluczył Mariano z biznesu. Potem z domu, teraz z mojego życia. Może zobaczył, że cierpisz i chce go trzymać na dystans. Ojciec nie wtrącał się w naszą relację. Coś przede mną ukrywa. Zdecydowanie zazdrość jest najgorsza. Człowiek, który jej nie kontroluje, staje się zwierzęciem. Zazdrość? Zazdrość o moją mamę? Nie, zapomnij, co powiedziałam. Nie, czy ty sugerujesz, że tata jest zazdrosny o Mariano? Ufam ci i wierzę w twoje słowa. Wierzę, że za tymi wszystkimi kłamstwami stoi Paloma. Bardzo dziękuję. Nawet nie wiesz, jak bardzo potrzebowałem to usłyszeć. Dałem się wciągnąć w kobiecą grę, w jej kłamstwa. Ale nigdy nie chciałem nikogo wykorzystać, zwłaszcza ciebie albo Krystyny. Nie rozumiem, czemu Paloma wymyśla to wszystko. Nie wiem. Może by chronić Anibala? A co Anibal ma z tym wszystkim wspólnego? Paloma i Anibal nigdy nie byli parą. Jak to? Użyła tego, by dostać się do waszego domu. Zobacz, co osiągnęła. Ona jest twoją asystentką, Anibal będzie partnerem Diego. Leonardo jest kompletnie przez nią zaślepiony. To nie może się dziać. Próbowałem powiedzieć Leonardowi prawdę o Palomie, ale w ogóle jasno nie myśli. Ona zupełnie go sobie zjednała. Musisz pomóc mi się dowiedzieć, czego ona chce. Jak możesz tak mówić? Powiedziałam zazdrość, bo ty wiesz, że ojcowie chcą chronić swoje córki. Paloma, przestań kłamać. O co chodzi? Lucio, zostaw nas same. Czemu mnie o to pytasz? Widziałaś kiedyś Mariano z moją mamą? Nie. Nie ma między nimi nic dziwnego. Mają jedynie dobrą relację. Wiesz, co myślę? Lepiej pójdę. Mam naprawdę dużo pracy dla twojej mamy. Nie, przepraszam. Pytałam o Mariano, a ty zaczęłaś mówić o mojej mamie. Nie, źle to zrozumiałaś. Mówiłam jedynie o zazdrości twego taty o ciebie. Przepraszam. Nie chcę się już w to angażować. Muszę się skupić na sobie, na pracy. Nie chcę o niej słyszeć. Mogę polegać tylko na tobie, a zaczynam się bać tej kobiety. Może zrobić okropne rzeczy. Najgorsze jest to, że Leonardo wierzy w każde jej słowo. Nie wiem, co robić. Chcę wrócić na uniwersytet, ale nie mogę zostawić jej mojego domu, by robiła, co chce. Proszę, zbliż się do niej, poznaj jej zamiary, dowiedz się, czego chce. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Myśli pani, że ten kraj potrzebuje pierwszej damy zajętej innymi sprawami? Dla mojej żony najważniejsza jest miłość do ojczyzny. Jeśli zostanie pierwszą damą i będzie potrzebować więcej czasu, jestem pewien, że rzuci studia. Powiedziała tak? Zgadzam się z żoną w jednej kwestii, że miłość do ojczyzny jest priorytetem. Wyglądasz pięknie. Naprawdę? Ty też. Muszę napić się herbaty na uspokojenie. Przecież każdemu będzie smakować. Twoja kuchnia jest pyszna.
Chyba nasza kuchnia. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo ludzi i że Paloma przyjdzie. Nie rozumiem, czemu tak ci zależy. Zrozumiesz, jak zostaniesz matką. Przepraszam, nie chciałam tego powiedzieć. Nie rozmawiajmy o tym, bo będę pleść bzdury. To nie są bzdury. Może nigdy cię nie zrozumiem, bo nigdy nie będę matką. Z zewnątrz to wygląda inaczej. Ty zrobiłabyś dla niej wszystko. Ona dla ciebie nic, dlatego nie mogę jej wybaczyć. Matka wybacza wszystko. Pewnego dnia to zrozumiesz, bo na pewno będziesz matką. W porządku? Mamo, możemy porozmawiać? Muszę ci coś powiedzieć. Zaraz wrócę. Co się stało? Kiedy próbuję jej pomóc, ona coś wymyśla. Czemu musimy zaprzeczać, że jesteśmy jej rodziną albo stracić pracę? Dzień dobry. Dzień dobry pani, co słychać? Wcześniej pani przyszła. Śpieszę się, a muszę z panią porozmawiać. Przepraszam. Coś się stało pani Palomie? Tak, i potrzebuję od pani kilku wyjaśnień. Muszę wiedzieć, kim jest Paloma Zamudio. Jaki sekret skrywa? Realizacja. Studio Red Carpet. Tłumaczenie Sylwia Sadowska. Czytał Patryk Bartoszewski.